kraina pełna czarów, magii, latania na miotłach. Zapraszam na wyszukiwanie ciekawostek i różnych smaczków z kolejnej produkcji. Tym razem wraz z Harrym Potterem zaglądamy do Hogwartu. Jakie sekrety kryją się w zakamarkach i szerokich korytarzach tej tajemniczej szkoły? Przyglądamy się pierwszej części serii, czyli Kamieniowi Filozoficznemu. W sumie udało się zebrać 36 ciekawostek. Różdżki w dłoń, miotły pod zadki i lecimy! Alan Rickman, który wcielił się w Snape'a, został wybrany osobiście przez Rowling. Aktor tak bardzo przypadł autorce do gustu, że podzieliła się z nim informacjami na temat jego postaci, których nikt inny nie znał. Między innymi dotyczyły wydarzeń z ostatniej części książki. Richard Harris, który wcielał się w Dumbledora, miał bardzo dużo problemów z zapamiętywaniem swoich kwestii dialogowych. Prowadziło to do licznych opóźnień w realizowaniu zdjęć i niepotrzebnych dubli. Daniel Radcliffe wyszedł z propozycją, aby razem w wolnym czasie ćwiczyli wspólnie sceny, co znacząco pomogło Richardowi w poprawnym odegraniu swojej postaci i ostatecznie przyspieszyło pracę na planie zdjęciowym. Dzieciaki występujące w filmie, tutaj przede wszystkim chodzi o statystów, a nie głównych bohaterów, w niektórych scenach podobno naprawdę odrabiały swoje prace domowe zadane w szkole. Z jednej strony miało to zapobiec niepotrzebnym zaległościom, z drugiej strony reżyserowi spodobał się ten pomysł, gdyż niektóre sceny faktycznie polegały na pracy przy książkach. Zatem udało mu się niejako upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Filmowcy chcieli na początku realizować zdjęcia na terenie katedry w Canterbury. Niektóre sceny w Hogwarcie miały rozegrać się właśnie w jej pomieszczeniach. Dziekan tego przybytku nie udzielił na to zgody, gdyż nie chciał, aby tematy pogańskiej magii pojawiły się w kontekście ich katedry. Ostatecznie ekipa kręciła sceny na terenie katedry w Gloucester. Tamtejszy dziekan okazał się nawet fanem książek z serii o Potterze. Nie zmienia to faktu, że w trakcie realizowania zdjęć na terenie otaczającym katedrę odbywały się sporadycznie protesty, a w lokalnych gazetach pojawiały się oburzone głosy zapowiadające blokowanie zdjęć. Rowling zdradziła w jednym z wywiadów, że otrzymała propozycję zagrania matki Harry'ego w scenie z lustrem. Odrzuciła tę propozycję, twierdząc, że nie jest aktorką i na pewno coś by w trakcie zdjęć pomieszała. Sceny w dziale ksiąg zakazanych były kręcone na terenie biblioteki w Oksfordzie. Biblioteka ta posiada zakaz przynoszenia łatwopalnych rzeczy, zabawy z zapałkami, zapalniczkami itd. Twórcy filmu mogli złamać tę zasadę jako pierwsi od setek lat, gdy ta zasada została przyjęta. Sceny na słynnej platformie 9¾ zostały nakręcone na stacji King's Cross w Londynie, dokładnie tak jak opisała to Rowling w swoich książkach. Jednak autorka zmieniła lokalizację platform. W rzeczywistości tam, gdzie mamy filmowe platformy 9 i 10, znajdują się platformy 4 i 5. Rowling dokonała tej zmiany, gdyż bardziej podobała jej się lokalizacja platform 4 i 5, dlatego troszkę zmodyfikowała rzeczywistość. Gdy studio filmowe zgłosiło się do Rowling w sprawie zdobycia praw do ekranizacji całej serii o Harrym Potterze, autorka zgodziła się pod jednym warunkiem. Wszyscy aktorzy musieli pochodzić z Anglii. Doprowadziło to do różnych krępujących sytuacji. Na przykład Robin Williams chciał wystąpić w filmach, szczególnie upodobał sobie rolę Hagrida. Niestety z uwagi na konkretne żądania Rowling, ekipa musiała mu odmówić. Sceny w chatce Hagrida zostały nakręcone w faktycznie zbudowanym domku w okolicach Londynu. Po zakończeniu zdjęć domek został zburzony, aby ziemia nie została zalana przez fanów filmu, a jej właściciel mógł spokojnie toczyć swój żywot, nie nękany przez szaleńców w czarodziejskich czapkach. Na początku studio chciało zrealizować Pottera jako animację lub jeden film, który zawarłby wydarzenia ze wszystkich tomów serii. Obawiali się, że aktorzy, których wybiorą, mogą się zestarzeć i w połowie cyklu produkcyjnego trzeba będzie ich wymienić na młodszych. Rowling jednak zależało na pełnoprawnym zestawie kilku filmów. Ostatecznie postanowiono, że wszystkie części zostaną zrealizowane od razu bezpośrednio po sobie. Dzięki temu możliwie najlepiej ograniczono efekt starzejących się aktorów, chociaż oczywiście porównując pierwszą i ostatnią część cyklu, różnica w ich wieku i tak jest znaczna. Największym wyzwaniem filmu było obsadzenie roli Harry'ego Pottera. W sumie obejrzano aż 5000 kaset z próbami aktorskimi różnych młodych aktorów. Reżyser Chris Columbus zobaczył Daniela Radcliffe'a w filmie David Copperfield z 1999 roku i od tego momentu był przekonany, że to właśnie Daniel musi wcielić się w Pottera. Niestety, rodzicom młodego aktora zależało, aby chłopak skoncentrował się na nauce i, wiecie, normalnym życiu, a nie aktorstwie. Jak wiadomo, Chris Columbus ostatecznie przekonał ich, że Radcliffe to Potter idealny.
Na początku Daniel Radcliffe miał nosić zielone soczewki, a Emma Watson sztuczne wystające górne zęby. Wszystko po to, aby jeszcze bardziej upodobnić ich do książkowych odpowiedników. Niestety oczy Daniela bardzo źle reagowały na soczewki i ciągle łzawiły, a Watson ze sztucznymi zębami nie była w stanie wyraźnie mówić. Dlatego ostatecznie z tych pomysłów zrezygnowano. Daniel Radcliffe podczas zdjęć zużył 160 par okularów. Blizna na czole Harry'ego jest umieszczona z boku. Zostało to zrobione na życzenie Rowling. Autorce nie podobało się, że na większości grafik promocyjnych i na okładkach książek prezentuje się Pottera z centralnie wykonaną blizną. Tymczasem w książkach nigdy wyraźnie nie określiła, gdzie blizna się powinna znaleźć. Emma Watson podobno absolutnie nienawidziła swojej fryzury, którą przygotowali jej w pierwszej części serii. W późniejszych odsłonach aktorka miała włosy układane już inaczej. Emma Watson miała 9 lat, gdy kręcono pierwszą część Pottera. W jednym z wywiadów zdradziła, że na planie przeżyła pierwsze w życiu zauroczenie. Zakochała się w Tomie Feltonie, wcielającym się w Draco Malfoya. Pierwszym aktorem, który wygrał casting do Pottera, był Robbie Coltrane, wcielający się w Hagrida. David Bradley, wcielający się w upiornego woźnego Hogwartu, przed rozpoczęciem zdjęć przez miesiąc mieszkał sam na odludziu w małej chatce, wraz ze swoim kotem. Wszystko po to, aby lepiej poczuć swoją postać i odpowiednio przygotować się do roli. Zresztą kot, który występował razem z nim w filmie, w trakcie zdjęć uciekł z planu filmowego. Szczęśliwie i bezpiecznie powrócił po 2 dniach. W pierwszej części serii wszystkie świece rozwieszone w głównej hali Hogwartu były prawdziwe. Niestety w trakcie zdjęć doszło do wypadku, gdy jedna ze świec przepaliła trzymającą ją linę i spadła na aktorów. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale to wydarzenie zmieniło podejście twórców, którzy w kolejnych częściach generowali wszystkie świece komputerowo. Zatem prawdziwe rekwizyty w tych scenach mamy tylko i wyłącznie w pierwszej części serii. W filmie znajdziemy prawie 600 ujęć, w których użyto jakąś formę efektów komputerowych. Reżyser Chris Columbus był podobno bardzo zawiedziony jakością efektów komputerowych w filmie. Według niego ekipa nie otrzymała wystarczająco dużo czasu na dopieszczenie wszystkich scen i wiele efektów było robionych na szybko. Tom Felton, wcielający się w Malfoya, nigdy nie czytał książek z serii Harry Potter. Gdy reżyser przesłuchiwał różnych chłopców na castingach, każdego z nich pytał o jego ulubioną scenę z książki. Felton oczywiście żadnej nie znał, bo książek nie czytał, dlatego opowiedział o scenie, którą przedstawił chłopak występujący bezpośrednio przed nim. Felton zgłosił się na casting, chcąc zagrać Harry'ego lub Rona. Reżyser jednak stwierdził, że najlepiej sprawdzi się jako Draco. Emma Watson została polecona przez swoją nauczycielkę aktorstwa. Musiała przejść 5 etapów castingowych przesłuchań, nim finalnie otrzymała swoją rolę. Podobno kompletnie nie spodziewała się, że wygra casting i całe przedsięwzięcie traktowała z dużym dystansem. Rupert Green, starając się o rolę Rona, wysłał taśmę ze swoją aktorską próbką, na której rapował, tłumacząc, dlaczego to właśnie on powinien otrzymać tę rolę. Richard Harris zgodził się wcielić w Dumbledora po długich namowach ze strony jego 11-letniego wówczas wnuka. Richard nie był przekonany do występowania w Potterze, ale chłopak, wielki fan książek, zagroził mu, że jeśli nie przyjmie tej roli, to więcej się do niego nie odezwie. Cóż, takie ultimatum ostatecznie podziałało. Reżyserowi zależało, aby jedzenie podczas uczt na terenie Hogwartu było jak najbardziej zbliżone do opisów z książek, jak i aby prezentowało się jak najbardziej realistycznie. Dlatego postawił na prawdziwe, przygotowane przez kucharzy potrawy, a nie rekwizyty. I tak jak tego typu potrawy faktycznie prezentowały się wybornie, tak po wielu, wielu dublach jedzenie zaczynało się, no, troszkę zużywać i niezbyt przyjemnie pachnieć. Dlatego w kolejnych odsłonach serii używano już specjalnie przygotowanych rekwizytów, a nie prawdziwego jedzenia. Jedyne partie Hogwartu, które zostały wybudowane, to wielka hala, ruchoma klatka schodowa i pomieszczenie Gryffindoru. Wszystkie inne miejsca były ogrywane na różnych lokacjach na terenie Anglii. Dopiero w kolejnych częściach serii zbudowano więcej hogwartowych pomieszczeń, tak aby całość zmieścić na terenie jednego wielkiego studia, co oczywiście organizacyjnie bardzo usprawniło pracę. W Hedwigę w filmie wcielały się 3 sowy – Gizmo, Uk i Sprout. Głównie aktorzyła Gizmo, ale czasami zastępowano ją dublerkami. Pierwszą scenę nakręconą do filmu była jego ostatnia scena od strony chronologicznej, czyli moment, gdy cała trójka bohaterów wraca pociągiem do domu.
Jedynym z kandydatów na stołek reżysera był Steven Spielberg. Prowadzone były z nim nawet zaawansowane negocjacje, jednak Spielberg preferował produkcję, która opowiadałaby historię zawartą w więcej niż jednej części książek. Dodatkowo chciał, aby akcja rozgrywała się na terenie amerykańskiej szkoły, co oczywiście gryzło się z wizją Rowling. Ostatecznie Spielberg zrezygnował z dalszych rozmów i zamiast tego postanowił poświęcić się reżyserowaniu filmu AI – Sztuczna Inteligencja. W filmie pojawia się córka reżysera, Eleanor Columbus. Rowling zgodziła się na to małe cameo pod warunkiem, że będzie to rola bezdialogowa. Oczywiście prośba ta była związana z zasadą, że w filmie występują tylko brytyjscy aktorzy. Eleanor jest ze Stanów, dlatego nie mogła wypowiedzieć nawet słowa. Wcieliła się w Susan Bones. Michael Jackson był wielkim fanem Pottera i chciał zrealizować musical na podstawie książek. Rowling ten pomysł się nie spodobał i nie wyraziła na niego zgody. Rupert Green był ranny w trakcie zdjęć. Podczas kręcenia sceny z szachami możemy zobaczyć, że jeden z kamieni trafia go w głowę. Okazuje się, że ten rekwizyt był na tyle ciężki, że skaleczył młodego aktora.